Radio Kącika. Mówię, że będziemy opowiadać i że będziemy opowiadać. Także proszę się tam nie martwić. Proszę się tam nie dać. Gdy nadaje to nasze radio. Tok FM Euro. Kącika Barbie Baby. Na pomocy trójce schodzących wyszło dwóch kolejnych uczestników akcji ratunkowej, Piotr Domala i Jarosław Botor. Dziś na Nankambarat prognozowana jest śnieżyca i huraganowy wiatr. Lada moment himalajstów powinien zabrać śmigłowiec. Z udziałem 60 byłych więźniów premiera Mateusza Morawieckiego oraz delegacji z Izraela i Rosji odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Po przemówieniach w budynku sauny przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów oddano hołd zamordowanym. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu zabrzmiał szofar, instrument z baraniego rogu w tradycji żydowskiej używany w czasie najważniejszych świąt. Odmówiona została też modlitwa ekumeniczna. W czasie przemówienia premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to Niemcy, próbując odebrać człowieczeństwo więźniom, odebrali je sami sobie. Dodawał, że nie ma zgody we współczesnym świecie na powrót zbrodniczych ideologii. Nie ma żadnego przyzwolenia na rasizm, na antysemityzm. Będziemy pamiętać o wszystkich tych mechanizmach śmierci, które wtedy były stosowane. Wcześniej głosy zabrała była więźniarka Bronisława Krakulska. Jedna z ocalonych dzięki liście Oskara Schindlera wspominała trudne warunki w obozie. Brak możliwości umycia się, cierpiąc głód, pełni strachu przed kolejnym. 3 lata temu w okrągłej 70. rocznicy wyzwolenia obozu uczestniczyło 300 byłych miejsc. Dziś było ich 60. Oświęcimy Polskie Radio. To tylko wyzwolenia przez Armię Czerwoną Niemcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Polaków i radzieckich jeńców wojennych. Także, proszę Państwa, jesteśmy podłączeni. Wszystko jest. Router jest, proszę Państwa. Wszystko jest. Spokojnie. Router jest. Wszystko jest podłączone, proszę Państwa. Nasze radio jest też mentalnie podłączone i moralnie, jeżeli chodzi o Pismo Święte. Zemanicz wcześniej wskazywał, że Andrzej Babisz może liczyć na jego przychylność w walce o poparcie parlamentarnej większości. Pytany o to po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich powiedział: ponieważ zostałem ponownie wybrany, nie widzę powodu, by szantażować Andrzeja Babisza z krótkim terminem na tworzenie rządu. Zadowolenia z wygranej Milosza Zemana nie krył szef partii ANO. Gdyby pan prezydent przegrał, musielibyśmy się spieszyć. Teraz będziemy mieli więcej czasu. Andrzej Babisz, pełniący obecnie obowiązki premiera, za pierwszym razem nie zdołał przekonać żadnej partii opozycyjnej, bo poparła jego rząd w Izbie Niższej Parlamentu. Głównym problemem był zarzut, jaki ciążył na Babiszu, o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Dostał drugą szansę, ale negocjacje pewnie nie będą łatwe. Największą nadzieję Babisz pokłada w socjaldemokratach, ale najpierw czeka na wybór nowego kierownictwa partii 18 lutego, by kontynuować negocjacje. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Co najmniej 14 osób zginęło podczas strzelaniny na zabawie na północnym wschodzie Brazylii, poinformowały władze tego kraju. Według lokalnych mediów były to porachunki gangów narkotykowych. Według rzecznika największego szpitala w mieście 6 osób jest na oddziale intensywnej opieki medycznej, w tym 12-letni chłopiec. Do strzelaniny doszło wczoraj nad ranem, kiedy do lokalu, w którym trwała zabawa, wtargnęła grupa uzbrojonych mężczyzn. Otworzyli oni ogień do bawiących się ludzi. Wskaźniki przestępczości w Brazylii biją rekordy. Według policyjnych statystyk tylko w jednym stanie w zeszłym roku dokonano ponad 5 000 zabójstw, czyli o 50% więcej niż przed rokiem. W całej Brazylii rekord zabójstw padł w 2016 roku. Zamordowano wówczas ponad 61,5 tysiąca osób. Nie bój się, kolego, wszystko tutaj podłączone. Wszystko działa, wszystko jest. Mógł je przejąć i złożył deklarację, że następne przejmie. Tworzy taką specjalną instytucję, bo to są organizacje pozaszczególne. Ale to są rządowe pieniądze, więc z tamtych rządów, więc mógłby przejąć je polski rząd i rozdzielać między
organizacje pozarządowe, czyli na przykład katolickie, prawicowe, ale tutaj się jakby ujawniło, że dlaczego tak się stało, że fundacja Paryżowa nie dostała na 70 milionów złotych. Kto na to pozwoli? Znaczy, czy to był błąd wynikający z jakiejś nieporadności, że ktoś tego nie zauważył? Czy to było jakieś celowe działanie? I tu wokół tego Sorosza się w ogóle nie inne rzeczy, bo tak, to jest kwestia sądu. Znaczy, nie do końca mamy to myśli o polskim społeczeństwie świadomość, teraz mamy sejmy. Na tym odcinku sztab dowództwa starał się uzyskać wielokrotnie decyzji prowadzić działania wyzwolecze. 28 stycznia 1919 roku Niemcy przeprowadzili kontrofensywę na dużym odcinku frontu pod Łabiszyna do Zasławia. Atakowano w sile 3000 żołnierzy przy wsparciu artylerii i pociągów pancernych. Był to okres bardzo trudny, bo ale przypomina historię dziwną faszystoryczną Jędrzej. To są nasze władze. Wczorajszych wielkich emocjach i o nadziejach w dzisiejszych zawodach materiałach się troszkę 7 serce przez
przewiążę, bo to mnie poszedł spać do zlekarza. To dla mnie w nocy go się zmarł. W tym nocy, gdyby był podłączony do aparatu, to pewnie jeszcze by to przeciągnął. Zmieniłem się z znak, ale nie wspomnił. No i Soros się w tym przygotowuje, bo on też jest jakby chyba przekroczył, czy przekroczył 50%. Radio Konfita, to ten Ezra Konfita, Barbie Baby, Armstrong Extra. Radio Konfita. Tak, same nieszczęścia. Radio, radio. Atmosfera super jest. Radio, radio, radio Konfita. Radio, radio. Baby. A ta szła. Także troszeczkę w górach jesteśmy. Także dziękuję kolegom w naszym radiu obrotowym. To wszystko mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, proszę Pana. No, dobrze, że człowiek wie, pamięta, że to ten sukces nie sobie zawdzięta, prawda? No. Gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro, Konfita, Barbie Baby, Langstrom Extra, obrotowe, ruchome, jakżeby nie. Seria próbna, a godzinę później skoki indywidualne. Maciej Kot po wczorajszym konkursie drużynowym do zawodów indywidualnych podchodzi z optymizmem. Oczywiście z pozytywnym nastawieniem, jak na Kamil powiedział, do boju. Mamy mało czasu na regenerację, także każda minuta jest bardzo ważna. Trzeba odpocząć, zregenerować nogi, zregenerować siłę. Plan jest taki sam, oddać się na dobre skoki, zrealizować swój plan i datać dalej. Dla Dawida Kubackiego po południu wyskoki będą kolejnym wyzwaniem i nie ma dla niego większego znaczenia, że w piątkowym kwalifikacji nie ma żadnego znaczenia, bo kwalifikacje to też traktujemy jako trening, więc to jest ważne z tego względu, że trzeba po prostu oddać swoje normalne, dobre skoki i to jest kolejny etap przygotowania po prostu do konkursu. I same miejsca nie są tutaj aż tak bardzo ważne, bo tak naprawdę najważniejsze jest to się do tego konkursu dostać. Z tym akurat problemów żadnych nie mamy, więc traktujemy to po prostu jako dzień treningowy. Na dobry start Polaków liczy Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry, a prywatnie ojciec Maćka Kota. Jedyne co może sprawić kłopot, to pogoda. Te prognozy pogody nie są już takie optymistyczne. W zależności od warunków ziemi musi tak szafować tą belką, tą wysokością najazdu, żeby się nic nie podziało. Dodatkowo za dwa tygodnie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie i tutaj zarówno nacisk trenerów jest, żeby to przeprowadzić bezpiecznie. Jak tutaj rozmawiam z kibicami, no to oczywiście wszyscy ściskają kciuki za Kamila Stocha. Jest to faworyt. No jest to na pewno nasz faworyt. Jest to lider zespołu. Skacze powtarzalnie, skacze bardzo daleko, skacze bardzo dobrze, skacze pięknie, stylowo. W drugiej serii lotów drużynowych Kamil Stoch poleciał na odległość 141,5 metra. Ustanowił tym samym rekord skoczni. Dziś, jeśli tylko wiatr będzie sprzyjający, może polecieć równie daleko. Dzisiejsza zawody indywidualne będzie obserwował prezydent Andrzej Duda. Śledził wyczyny naszej reprezentacji już wczoraj. Tuż po zwycięstwie Polaków pogratulował na Twitterze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Tym zakończyła się dniowa wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona w Warszawie. Polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział po spotkaniu, że w trakcie rozmowy poruszono takie tematy jak współpraca militarna, bezpieczeństwo naszej części Europy, możliwości współpracy gospodarczej i zakup uzbrojenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że miał okazję złożyć na ręce Rexa Tillersona podziękowania za obecne nastawienie amerykańskiej administracji do Polski. Na konferencji prasowej amerykański sekretarz stanu powiedział, że Polska jest wspaniałym, demokratycznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Sekretarz stanu podkreślił, że oba kraje współpracują w NATO, aby wzmacniać inicjatywę. Przeznaczania 2% PKB na obronę i za inwestycje w ramach infrastruktury NATO, powiedział Rex Tillerson. To była bardzo ważnych aspektów współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Tak o wizycie Rexa Tillersona w Warszawie mówił w rozmowie z Łukaszem Sobolewskim ekspert do spraw międzynarodowych Jarosław Kuzyn. Spotkaniach. Prawdopodobnie z nami treść tylko z komentarzy, ale w gruncie rzeczy dotyczyły całości relacji polsko-amerykańskich, bo ta wizyta była potwierdzeniem, że te relacje właśnie są wielostronne, są intensywne i mają stały charakter. Ale tak można to określić, bo nie za rok od wizyty prezydenta Trumpa, właściwie dopiero ponad pół roku, ta intensywność jest zaskakująca. Dawno nie mieliśmy tak dobrych relacji z Stanami Zjednoczonymi. No to do Polski jest niezwykle cenne, zarówno jeśli chodzi o poszczególne elementy uzgodnień, ponad współpracę, ale jeśli chodzi o całą pozycję polityczną Polski, która przecież zmaga się również z problemami na rynku międzynarodowym, zwłaszcza w Unii Europejskiej. A tutaj sojusznik postaci Stanów Zjednoczonych jest niezwykle cenny. Bezpieczeństwo gazowe, bezpieczeństwo energetyczne i współpraca militarna, czy Pana zdaniem te dwa tematy były tymi najważniejszymi kwestiami, które omawiano w spotkaniach podczas spotkań polityków? Na pewno to były tematy, które były omawiane na wszystkich spotkaniach. Polityka bezpieczeństwa. Proszę Państwa, jaka pogoda wspaniała! Pogoda wspaniała jest! Deszczyk pada, dość duży, bardzo nam jest miło, bardzo nam jest przyjemnie posłuchać też, proszę Państwa, doktora Krajskiego. Tak, muzyka. Pokazy mimu, pokazy tańca, pięknej polszczyzny, tylko u nas w radiu Tok FM. Euro, Conchita, Barbie, Baby, Landstrom Extra. Będę potem musiała poszukać tegoż filmu, całego programu, występ Marty Dobosz, ale jaja. No i że nie mogę tego znaleźć, ale jaja. Gdzie to jest? Zaraz znajdziemy. Ale jaja. Nie ma połączenia.
Polskie nie jest mówimy o Holokaustu, to jest dla Polaków jasne, ale polskiego takim jest słój
Holokaustu i tego rozróżnienia Izrael przez nie uporządkuje. Z ekspertem do spraw międzynarodowych Jarosławem Guzem rozmawiał Łukasz Sobolewski, a do słów ambasador Izraela, która podczas uroczystości Auschwitz krytykowała nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, odniósł się na antenie TVP Info także wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Mateusz Szybytma wyraził ubolewanie z powodu stanowiska, jakie zaprezentowała ambasador Azari. Przypomnijmy, przedwczoraj Sejm przegłosował nowelizację ustawy o IPN-ie, według której za używanie sformułowania polskie obozy koncentracyjne będzie groziła kara grzywny lub 3 lat więzienia. Wiceprezes IPN-u powiedział, że reakcja strony izraelskiej na polskie regulacje prawne jest dla niego niezrozumiała. Jest to reakcja nie tylko że zbyt ostra, ale w ogóle niezrozumiała. Lektura dokładna tych przepisów wskazuje na to, że będą ścigane tylko te osoby, które wypowiadają się wbrew faktom. Więc jeśli nawet ktoś będzie negatywnie się wyrażał przy jakimś Polaku i znajdzie na to potwierdzenie źródłowe i to dokumentuje, to naprawdę nic nie grozi. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział w TVP Info, że nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w żaden sposób nie ograniczy badań czy też mówienia prawdy o polskiej historii. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział, że uchwalenie ustawy to rodzaj obrony przeciwko kłamstwom wypowiadanym w stosunku do Polski. Tu chodzi o to, że należy no, jak gdybym miał zarzutami, jakoby w Polsce powstawały obozy zagłady budowane przez Polaków. Ja myślę, że tutaj na świecie zbyt często w Polsce przypisuje się zbrodnie, których Polska nie popełniła. Jest kwestia dyskusji, być może jakichś sformułowań, ale wydaje mi się, że może to być nieporozumienie. Profesor Jacek Czaputowicz zwrócił też uwagę na to, że ustawa ma uchronić przed kolejnymi oszczerstwami wypowiadanymi pod adresem Polski i Polaków. Ta ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, tylko służy powstrzymaniu fali oszczerstw celowo z premedytacją kierowanych wobec Polski, wobec narodu polskiego. Przypomnijmy, w piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN-ie, która przewiduje karę do 3 lat więzienia lub grzywny za użycie sformułowania typu polskie obozy śmierci obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Ustawa umieszcza zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich organizacji kolaborujących z III Rzeszą. Ustawa umożliwia wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie takim zbrodniom. Ogłoszenie społeczne. Wystarczy mi wielki wysiłek i strasznie kaszle. To trwa już ponad 3 miesiące. Prosiłam go tyle razy, żeby rzucił te papierosy. Jesteś lekarzem, może mi coś doradzisz. Nie chcę cię martwić, ale wygląda mi to na POHP. Co takiego? Na POHP. Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Nie słyszałaś o tym? To choroba, która zajmuje 4. miejsce wśród przyczyn zgonów. Koniecznie każ mu zrobić spirometrię. Nie zwlekaj. Sprawdź, czy nie głosujesz na POHP. Ogłoszenie społeczne. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 9:30. Czas na informację dnia. Katarzyna Opińska, zapraszam. Wystąpienie ambasadora Izraela w sprawie polskiej ustawy o IPN-ie było mocne i dziwne, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw wizerunku Andrzej Pomerański podczas uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ambasador Izraela skrytykował nowelizację ustawy i zaapelowała o jej zmianę. Nowelizacja przewiduje m.in. karę do 3 lat więzienia lub grzywny za użycie sformułowania typu polskie obozy śmierci. Polscy politycy odpowiednio reagują na te słowa, podał Andrzej Pomerański. Jeżeli chodzi o przedstawiciel polskiego rządu, to zwracają uwagę na niestosowność tych słów, ale jednocześnie tonują kwestie być może innych indywidualnych osób, które komentują to w sposób, gdzie pojawiają się takie wypowiedzi, które mogą być uznane za przejawy antysemityzmu. W związku z tym tutaj jest to stanowana reakcja. Istotne jest to, żeby klasa polityczna, Polska niezależnie od podziałów, nie starała się wykorzystać tego incydentu do walki wewnętrznej, no bo to podgrzeje znowuż niepotrzebnie emocje. Obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych przegłosowana w piątek w Sejmie ustawa umieszcza też zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Polscy himalaiści biorący udział w akcji ratunkowej na Nanga Barba
okupanty sprowadzili Elisabeth Revol do obozu pierwszego na wysokości ponad 4800 metrów. Mówi rzecznik Polskiego Związku Alpinizmu Michał Leksiński, dodaje, że zespół jest w obozie C1. Nie oczekują na helikopter. Helikopter powinien pojawić się pewnie do godziny dwóch, żeby stamtąd przetransportować do startu, a następnie Elisabeth sama ma informacji, które otrzymujemy. Piotrek Tomala napisał krótko, ale właściwie jest dobrze. Można wnioskować, że Elisabeth jest zabezpieczona, może być miarę na tych akcjach, z informacji dopływających do nas cały czas wynika, że animaliści zostali już zabrani przez helikopter ze względu na warunki pogodowe. Akcja ratunkowa Tomasza Mackiewicza jest niemożliwa. Polacy wygrali drużynowy konkurs w skokach narciarskich w Zakopanem. Drugie miejsce zajęli Niemcy, trzecie Norwegowie. Po zwycięstwie i dekoracji Stefan Kula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch podziękowali kibicom za doping. Dziś w Zakopanem konkurs indywidualny Puchar Świata w skokach narciarskich startuje 10 Polaków. Przede wszystkim atmosfera tutaj jest najwspanialsza na świecie, także dziękujemy wam, kibice, jesteście najlepsi. Bardzo proszę, zawsze. Biało czerwony kraj Czarów skakało się fantastycznie, zrobiło się wspaniałą atmosferę, za którą dziękujemy. Cieszę się, że odpłaciliśmy tak dalekimi skokami i w końcu pierwszym zwycięstwem tutaj zakopane, także to jest fantastyczny dzień dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dawid, chciałem coś powiedzieć. Ogólnie tutaj wrażenie, byli kibice, którzy dali tutaj super atmosferę. Za to wam szczerze dziękuję. Ostatnie słowo należy do lidera. Myślę, że nie ma tutaj co dużo gadać. Lepiej jest iść i skończyć, przynajmniej w moim wypadku. Dlatego dzięki wielkie wam za dzisiaj. Bardzo Państwo, reprezentacja Polski! Radio 24. Prawie 34 minuty po godzinie 9. Teraz w Polskim Radio 24 przynosi się na wschód. 7 dni wschód. Dzień dobry, w magazynie 7 dni wschód. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Dwa dni przed premierą rosyjskie Ministerstwo Kultury cofnęło zgodę na projekcję filmu Śmierć Stalina. To francusko brytyjski komediodramat opowiadający o tym, co działo się na Kremlu po zgodzie dyktatora. Ze mną jest dr Łukasz Jasina, filmoznawca i ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Wie pan, widział cały film. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi rosyjski minister kultury Władimir Medyński, że ten obraz to jest obraźliwa satyra dotycząca radzieckiej przeszłości, gdzie autorzy, to wszystko jest cytat, śmieją się nad państwem, które pokonało faszyzm, nad radziecką armią, nad prostymi ludźmi, a nawet nad ofiarami stalinizmu. Mam takie dziwne wrażenie, że już nawet pod koniec dnia z SRR, ministrowie kultury ZSRR byli łagodniej się oceniali. Filmu Śmierć Stalina, bo pamiętam dobre radzieckie komedie już poruszające tematy polityczne, które wychodziły na ekran w czasach perestrojki. Później porozmawiamy. A tutaj my sobie jeszcze porozmawiamy na spokojnie. Fakt faktem jednak, że... A może to proszę Państwa, to jest Wielka Brytania się zbliża, bo leje deszcz. Duży przecież leje deszcz. Duży przecież leje deszcz. Nie do obrażalni. A śmianie się z niego z kolei wręcz jest przez niektórych uważane za zbyt łagodne podejście do generalissimusa, skoro ten morderca... Proszę się nie śmiać. Bo to nic to wam nie da. Zagrała całkiem nieźle, bo z Steve Buscemi, który gra
naprawdę rewelacyjnym aktorem. Do filmu tego zachęca, on w Polsce być może się pokaże na ekranach czy w kilku najbliższych tygodni, jak nawet nie w normalnej dystrybucji, to przynajmniej w niektórych kinach studyjnych. Ale właściwie to jest całość komplementów. Po prostu normalna komedia dotycząca historii. Bardzo podobna choćby do filmu Ave Caesar Coenów sprzed półtora roku. Jest jakiś ciekawy element wydarzeń historycznych i wokół niego usuwa się całą intrygę, która tak naprawdę nie ma z tym wydarzeniem historycznym wiele wspólnego. Co więcej, film kompletnie nie pretenduje do tego, że jest autentycznym opisem śmierci Stalina. Ale Władimir Bielicki ją nie oglądał, więc mamy Władimir Bielicki zrobił reklamę. Owszem, biorąc pod uwagę, że w Rosji tak on nie będzie puszczany w kinach i tak by pewnie trafił za pośrednictwem serwisów internetowych różnego rodzaju do rosyjskich domów, to wpływu wielkiego myślę minister Bielicki na to nie ma. Reklamę robi oczywiście na Zachodzie. Temu dziełu będzie można zawsze powiedzieć, że jest to film prześladowany w Rosji z powodów politycznych. To różnym wybitnym reżyserom rosyjskim, jak Zwiegicowowi czy Sokurowowi, nawet jak Michał, troszkę prześladowanie zawsze bardzo pomagało. Więc myślę, że temu filmowi pomoże i taka wersja z grona bezprecedensowych komedii jako zbrodniarzu do grona rzeków politycznie podejrzanych. W czwartek ten film pokazał Moskiewski w Kinopiowie. Ciekawe, czy spotkają poza to jakieś poważne konsekwencje. Jeżeli minister Bieliński powiedział, że spojrzał na serio, przynajmniej formalnie jakieś konsekwencje to kino powinny spotkać, ale jeżeli powiedział to z powodów politycznych, czyli oby sobie to powiedzieć, to będzie troszeczkę jak z Matyldą, czyli dużo barw oświadczenia, a troszeczkę już mniej potem w prześladowaniu. No dobrze, czy możemy powiedzieć, że ten cały mechanizm otrzymywania odpowiedniego pozwolenia na dystrybucję, to jest mechanizm tak naprawdę cenzury? Tak, zdecydowanie, bo jakikolwiek żyjemy w Europie, gdzie nawet sposób kierowania środków przez państwowe instytucje mecenatu kultury jest uważany za formę lub nie formę cenzury. Dyskutuje się o tym we Francji, Niemczech, w Polsce, nie też mamy polskie instytucje filmowe, czy przyznawanie jednym pieniędzy, a drugim nie jest ważne. Więc tym bardziej decydowanie o dystrybucji, która jest jednak kanałem, jak to jest na świecie powszechnie przyjęte, niezależnym od państwa. Należący w większości przypadków do prywatnych przedsiębiorców jest formą cenzury, jest w Rosji używane jako narzędzie polityki. Inna sprawa, że tak jak już wspomniałem kilka zdań temu, w Rosji kanał dystrybucyjny, jakby wyświetlanie filmów w kinach, nie jest kanałem dominującym. Nie jest nawet tak mocny jak w Polsce. W Rosji jednak ciągle większość społeczeństwa ogląda się za pośrednictwem albo telewizji, albo już zasilarze własnego przemysłu. Więc da się w Rosji mimo różnych komplikacji obejrzeć praktycznie wszystko, co państwo do kina wpuści. Ale jednak jest to oznaka, że państwo próbuje na to wszystko wpływać. Wpływać trochę zbyt mocno. Ujmę to tak, w żadnym kraju europejskim, czy to Polska, czy Niemcy, takie oświadczenia ministra kultury by nie przeszły, by się spotkały z krytyką. W Rosji wydaje się to całkowicie racjonalne, że minister kultury tak mówi. Znaczy, tego rodzaju zakazy są często wydawane. Ja znalazłem przykład z 2013 roku. Dość kuriozalny, bo wtedy zabroniono pokazu filmu dokumentalnego Zew kosmicznej rewolucji o twórczości malarza Mikołaja Rericha. Twierdzono, że tam wykorzystano symbol, pojawiła się symbolika nazistowska. Później w 2017 roku Sąd Najwyższy cofnął tę decyzję. Ale czy to jest mechanizm, który może być często wykorzystany właśnie przez władze rosyjskie? Ja nie mówię o takich przypadków, trochę więcej w przypadku dokumentów. No właśnie, dokument to już jest w ogóle chyba trochę absurdalny. Troszeczkę nie absurdalny, bo dokument już jest całkowicie na serio. Dokument bardzo często mówi prawdę, albo chociaż do niej pretenduje. Tam się nie da już tak wiele zwalić na artystyczne dążenie artysty. Ale on pokazuje rzeczywistość. Tak, to jest fikcja. Fikcja też może być środkiem do pokazania rzeczywistości. W Rosji kino, powiedzmy sobie szczerze, to jest jedna z najważniejszych spraw rozwiązań, co powiedział Lenin. To trwa, to jest społeczeństwo, które ma przynajmniej elity, ale i zwykli ludzie są bardzo dobrze przygotowani do odbioru kina, do odbioru filmów. Rosjanie się znają na filmie po prostu. I władza jest też na tym punkcie troszeczkę przewrażliwiona. Te zakazy są być może śmieszne, ale dowodzą tylko tego, że jakiś urzędnik się czegoś boi. A ministrowie, decydenci już zazwyczaj podejmują decyzję na podstawie dokumentacji przygotowanej przez różnego rodzaju urzędników, bo sami zazwyczaj nie mają czasu na to, aby filmów oglądać. To jest jednak albo w przypadku dokumentu pół godziny lub godzina, albo w przypadku filmu fabularnego nie półtorej godziny. Dobrze, jakie to były filmy, tak, których Domino, Domine! Numer 44, tak, o mnie promotował dzisiaj. Także, proszę Państwa, alleluja, 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 no i już. Gdy nadaje nasze radio, to musimy.
Same są tu niespodzianki piękne i ciekawe. Zapraszamy. Tak. Alleluja, alleluja. W Polsce, tu nie jesteś. Ale numer 44 to jest przykład więcej podobnego sposobu myślenia i podobna... Panna Gibson, Panna Gibson, co ty plec? Pokazywał potencjalny... Panna Gibson! I już za ten fakt został zakazany. On nie miał tak naprawdę, nie ma biografii o tej aczekacji, tylko zostało wzięte sposób budowania tych danych do tego wszystkiego. Ale ten film, w którym pokazywano, że Związku Radzieckich władza mogła wszystko, że spychano zbrodnie pod dywan i tak dalej, zakazany został właśnie przy użyciu podobnej argumentacji, jak teraz się wstali na obrażą naród radziecki, również naród, który wyciągnął w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Przy okazji to pokazuje nam, jak daleko fikcją jest jakakolwiek dyskusja w Rosji na temat zbrodni stalinowskich, skoro pokazanie zbrodni nawet nie stalinowskiej obraża ten naród. To co by było, gdyby na przykład któryś z reżyserów rosyjskich zrobił choćby tak odważny film jak Pokuta z 1987 roku, czy kilka innych dzieł. Właśnie też tak się zapytać wtedy. Zresztą, notabene, zmarły niedawno Emilij Jevtuszenko, bardzo, bardzo słynny cytat Rosji, rosyjski poeta rosyjski, jest wcześniej. Był reżyserem filmu, realizował bardzo taki, polecam, jest na YouTube dla osób znających język rosyjski. Film o potrzebie stanu. Jest to po prostu opis kilku dni w Moskwie pomiędzy 4 a 9 marca, kiedy Stalin umiera. Ten film nie jest komedią. Jest film całkowicie na serio. Jeżeli tam się zdarzają sytuacje komediowe, to nie do końca zamierzona, ale też sytuacje. Film Jevtuszenki, którego żegnał z honorami Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew kilka miesięcy temu, zostałby najprawdopodobniej zakazany dokładnie tak samo. Ale w roku 90 przeszedł. I właśnie o to jest pytanie, dlaczego za czasów Pierystrojki takie filmy mogły być realizowane w Pokuta, na przykład Malika Ewiela, to jest też film, który opowiada o zniszczeniu Związku Radzieckiego, ale innych, dotyczących zresztą każdej epoki, od Lenina do Czerniaki. Dlaczego? Powiedzmy sobie szczerze, Pierystrojka była okresem, przynajmniej w sensie kultury relatywnej wolności, to był chyba najbardziej wolny okres, jeśli chodzi o kulturę Związku Radzieckiego. Tak między 1988-1988 roku związki twórcze, które odgrywały wcześniej taką prewencyjną rolę cenzorską, przestały odgrywać w Rosji, można było w Związku Radzieckim, a już w niektórych republikach to już w ogóle bez żadnej kontroli wystawiać na scenie teatralnej, praktycznie co się chciało, kręcić filmy, jak się chciało. Państwo sponsorowało to jeszcze według metod mecenatu państwowego z czasów radzieckich, czyli nie było kryzysu, który potem nadszedł po roku 1991-1992. Powstawały koprodukcje z Zachodem, bardzo odważnie opowiadające o rewolucji, o stalinizmie. Po prostu Rosja przełomu Gorbaczowa, początku Jelcyna, była krajem wolnym dla artystów. Zresztą myślę, że wolnym we wszystkich sferach, z wyjątkiem wypłacania emeryt społeczeństwu. To, że to była taka wolność na zasadzie słabego państwa, tak? Państwo było słabe, ale ono to też się godziło z tym, że należy tą wolność dostać. Zresztą Rosja carska i radziecka słynie z tego, że odpuszcza zawsze najpierw w kulturze. To znaczy, te momenty odwiedzi, że kiedy pisarzom pozwala się pisać krytyczne książki, potem filmowcom kręcić krytyczne filmy, zdarzają się w każdym momencie słabości Rosji z uwagi na znaczenie inteligencji. To zazwyczaj odgrywa bardzo dobrą rolę lub pusto krwi. Mam czasem takie wrażenie, że funkcjonariusze kultury obecnej Rosji są aż tak tępi, przepraszam za użycie tego słowa, że nie rozumieją, że w jednak pewnej kryzysowej sytuacji, która w Rosji istnieje, w sferach politycznych, gospodarczych, idealnym rozwiązaniem dla putinowskiego państwa byłoby właśnie upuszczenie krwi w kulturze, to znaczy zgoda na pewną wolną dyskusję. Ja już nie mówię oczywiście o dyskusji na temat Putina i jego zbrodni, i na temat obecnej sytuacji w Rosji, ale skoro nie można dyskutować nawet o czymś, co było 70 lat temu, władca powinien rozumieć, że można o jego przodkach mówić krytycznie, nie wiesz, krytycznie o nim sam. Tego Rosja nie rozumie, bo jest aż tak słaba w sferze polityki symbolicznej, jak chyba nigdy dotąd. Rosja bywała słaba politycznie, przegrywała wojnę, ale w sferze symbolicznej jest, jak widać, niezwykle słaba, skoro w tym wszystko przejawia się w tym, że broni za wszelką cenę kupu świętej trójcy tych kilku mitów, nie pozwalając wokół nich dyskutować i uważając, że te mity są niszczone nawet przez firmy, które kompletnie nie mają z tym nic wspólnego. Ja nie sądzę, żeby dla przeciętnego Rosjanina amerykańsko-angielska komedia, w której pojawiały się
śmierci Chruszczow, Beria, Mikołaja, nie tylko innych, bo to też w jakikolwiek sposób wpłynęło negatywnie na mit Wielkiej Wojny Ojczyzny. On jest zakorzeniony, on jest bardzo mocno obecny w każdej rosyjskiej rodzinie, nie jest wymuszony przez władzę i nie zniszczył pod tego film, w którym się troszeczkę śmiejemy z okoliczności śmierci Stalina. No, może to jest uznawane za zaświęcać, można jakoś tam proponować. Po prostu władza nie zna się na tym, jak się robi filmy, nie wie, jakie mogą mieć wpływ prewencyjny, więc zawsze ograniczy dyskusję na wszelkich możliwych polach. Władza, która nie rozumie, że czasem należy opuścić, czasem należy przykręcić, zbyt daleko na tym nie zajedzie. Władimir Mediński jest obok chyba Jekaterynę Furcewę, ministra kultury z czasów Brzeźnikowsko-Chruszczowowskich, chyba najmniej rozumiejącą kulturę ministrem kultury Rosji ZSRR od 200 lat. Nawet może z dobrym urzędnikiem. Cóż, nawet Stalin wiedział, że czasami w kulturze potrzebni są ludzie myślący nieco inaczej niż przywódcy. Choćby po to, żeby to doradzić, ale Stalin się mówił ze szczerym uczuciem o bardzo dużej erudycji, jeżeli chodzi o kwestie kultury. Rozmawialiśmy trochę o komediach przed temu, komediach powiedzmy historycznych. Czy w ogóle w Rosji istnieje taki rodzaj kinematografii? Tak, ale ostatnio słaby. A kiedy był mocny? Był bardzo mocny w Związku Radzieckim. Oczywiście zgodnie z wszelkimi kanonami sztuki. Ale zacznijmy najpierw od tego, co jest dla słuchaczy potencjalnie następne. Otóż Moskiewski Mosfilm wrzucił do YouTube'a bardzo dobre wersje klasycznych filmów. Jeden z najważniejszych chyba filmów, które tam można obejrzeć, jest Iwan Wasiliewicz, zmienia profesję. Czyli Iwan Wasiliewicz zmienia zawód na podstawie Bukakowa sporządzone dziełko Czuchraja z lat 70. o Iwanie Groźnym, który przynosi się do współczesnej Moskwy. Genialna komedia historyczna o zbrodniczym cokolwiek carze. I zresztą nikt nie stara się zaprzeczać, że Iwan Groźny był taki, jaki był. Bardzo dobre komedie dziejące się w okresie II wojny światowej także powstawały w okresie władzy radzieckiej, która chyba nie zarzucimy tego, że nie było mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a wręcz przeciwnie, powstawało na głównie w okresie Brzeźniewowskim, kiedy ten mit miał się bardzo mocno. Władza mocna. Nie bała się więc zrobienia śmiechu, zwłaszcza, że rosyjscy filmowcy dobrze wiedzieli, z czego się mają śmiać, z czego się śmiać nie mają. Jakie to były filmy o II wojny światowej? Liczne seriale, które zawierały elementy komediowe, filmy rysunkowe, które także tego wszystkiego dotykały. Rosjanie śmiali się zresztą i z Aleksandra I, i z Aleksandra II, i z Katarzyny II. To są czasy carskie. Tak, z tego można. Tak, nie do końca i nie w każdym momencie. Właściwie, powiedzmy sobie szczerze, jakie były tematy tabu. Nawet Lenin nie był stuprocentowym tematem tabu, jeżeli chodzi o śmianie się, bo ukazały się takie krótkie teksty o Leninie, pióra ze szczęki, które ukazywały go w stronę humorystycznej. To nie była ironia, to było jak najbardziej wydane ze zgodą rosyjskiej i radzieckiej cenzury. Stalin nie był stuprocentowym tematem zakazu żartów, czy jak sam dopuszczał jakieś formy ukazywania go w humorystycznym świetle. W 30 latach pojawiały nie stronili od dowcipów Chruszcza w Breżni. Oczywiście ta władza bardzo często robiła się śmiertelnie poważna, ale taki koncesjonowany element humoru był dopuszczalny pod warunkiem, że nie do tego pryncypiów, taki hitlerowskość władzy, socjalnych w jednym kraju, śmiać się można było z przywar codziennych ludzkich, ale ci żołnierze Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, z których się czasami śmiano, zawsze jednak stawali na końcu, stawali bohaterami. To było wszystko bardzo ładnie wtłoczone w ramy systemu. Zresztą wielką zaletą z punktu widzenia organizacji państwowej radzieckich reżyserów było to, że oni sami byli sobie doskonale ograniczać i nie musieli tej roli pozostawiać państwu. Sam proces cenzury też wyglądał zupełnie inaczej w Związku Radzieckim niż w Polsce czy obecnie w Rosji. Tam scenariusze wszystko było już filtrowane na poziomie prac technicznych, prac organizacyjnych. Właściwie rzadko kiedy przez to film gotowy trafił na półki, bo starzały się przypadki. Tak, w każdym razie. Dzieci też kuchowa. Śmiano się, ale nie wolno było się śmiać. Szacuje się, te dane są zawsze lekko zawodzące, że około 25-30% radzieckich filmów realizowanych co roku to było komedia. No tak, ale ja mam wrażenie, że radzieckie komedie nawet to nie ma Iwanie Groźnym,
że one nie do końca dotykają tego życia codziennego radzieckiego. Znaczy one są krytyczne, ale tak, no nie jest to na pewno taka krytyczna. Ale jest krytyka codzienności. Tu się troszeczkę nie zgodzę. Tylko krytyka polugrowana. Pamiętajmy, że znamy jednak rzeczywistość ludzką, mówiąc o tym negatywnie, i jesteśmy już po lekturze czwartego książki historycznej. Po dyskusjach nad stroniami reżimu totalitarnego. Dla przeciętnego obywatela Związku Radzieckiego, choć kiedy ta komedia zaczęła się jednak rozwijać w tym kierunku, w którym musiał być w czasach Chruszczowa, to było i tak bardzo dużo. Zaczęto pokazywać normalne życie ludzi, problemy z urzędnikami. To jest wiele. W czasach stalinowskich same zasady państwa nie można było krytykować, chyba że oczywiście dwa się pozwalały na krytykowanie jakiegoś urzędnika tego państwa. W latach 60. 70. już dopuszczalną była dyskusja na temat codzienności. Oczywiście ten urzędnik nigdy nie był pierwszym sekretarzem miejscowego komitetu partii albo członkiem komitetu centralnego, ale jednak to poszło bardzo mocno do przodu. Szło cały czas, aż na początku XXI wieku się zatrzymało i cofnęło się w pewnych sytuacjach niemalże do okresu stalinowskiego. To znaczy w stworzeniu ogromnej ilości tabu, którego w ogóle nie można przeskoczyć, w zakazie krytyki państwa jakiegokolwiek. Obecnie w Rosji za atak na aparat państwowy byłaby uznana krytyka policjanta motorniczego metra czy urzędnika urzędu skarbowego. Jeżeli popatrzymy na rosyjskie seriale, chociażby telewizyjne, to tam się prawie w ogóle nie pojawiają źli urzędnicy państwowi skorumpowani itd. Państwo jest święte. To przypomina niemalże rozpiskę cenzury czasów carskich. To nie jest dobre, bo utrudnia jakąkolwiek krytykę, która może społeczeństwu i władzy troszeczkę pomóc. Znaczy nie ma tego wentyla. Nie ma żadnego. W ogóle w Rosji w tej chwili i wentyle bezpieczeństwa jest wyjazd na zachód albo zamknięcie się na emigracji wewnętrznej. Wiadomo, że ogromna część społeczeństwa kompletnie nie dba o to, czy takie dyskusje są prowadzone i wystarczy jej ta papka, która jest serwowana w kanałach rosyjskiej telewizji. Ale cały czas zapominamy o tym, że władza zawsze musi coś dać inteligencji, żeby ta całkowicie się nie odwróciła i żeby się jakoś na państwo czuła. Brakuje wentylu dla dobrze wykształconych Rosjan, którzy wcale nie mają ochoty wypowiadać posłuszeństwo Putinowi i zmieniać aktualnego systemu, ale potrzebują jakiegoś gestu ze strony władzy, pokazującego, że ta władza jednak ich choć trochę szanuje. A komedie wbrew pozorom czymś takim są. Nawet jeżeli sarkamy na nie, że są zbyt nudne, czy są zbyt głupie, powodują, że śmiejemy się niby z tego, że tylko tak naprawdę wyśmiechowuje się też cała nasza złość wobec państwa. No tak, ale komedie to chyba nie są skierowane do inteligencji czy do elity. No, stanowczo w Rosji jednak tak. No. Rosja jest krajem, gdzie komedie były zawsze realizowane bardzo skierowane. Rosja krajem, ja będę dzikim. To wszystko, jak z Afryki. Proszę Państwa, o co chodzi? No a przecież nic się nie stało. Tylko pękło ciało. No, liście, strach się chciało. To jest film, to jest gier. I co roz? Tu masz dać test. Proszę Państwa, proszę Państwa, o co chodzi? Policjant, który tam generalnie cały dzień pije alkohol, strata żonę. Pasjance, łapać, szach, szympansy. Słyszeliśmy o nich było jeszcze więcej, ale teraz to już naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć wypadki w Rosji krytyki. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest krytykowany, to nie jest to przypadkowe. Spodziewam się, że jeżeli to będzie to trwało jakiś czas. Czy to jest jakoś związane z wyborami demokratycznymi już? I z wyborami. I w ogóle z całym kształtem systemu władzy, jaki istnieje w Rosji. Ta władza jest wbrew pozorom niestabilna, to znaczy, że w przekonaniu wiele jej grozi i woli unikać jej korupcji.
śmiali się z władzy jest zagrożenie. Władza, kiedy staje się śmiertelnie poważna, to publiczność się naprawdę zaczyna się bać, bo wtedy może reagować lepszy odpowiednio. No tak, ale z drugiej strony cały czas jest ten festiwal takich filmów lekkich, przyjemnych, obyczajowych, komedii, czyli coś jest dla tego ludu rzucone. To nie chodzi o porównywanie do obecnej rozpaczy, że kinematografię nadzorowaną przez ministra Ryszy Goebbelsa, który także nie dopuszczał żadnej krytyki władzy. Ale bardzo poważne społeczeństwo miało odpowiednie porcje komedii podkasanej. Ale tak, nie będę krytyki, to już jest proste, że gdzie akurat można bardzo sobie mocno poszaleć wraz z całym. O co chodzi? O co chodzi? O ten tramwaj chodzi? Który? Który smrodzi, prawaj ten, prawaj ten. Proszę Państwa, śmierdzą tramwaje i ludzie, samochody wciąż kupują. Po co te samochody kupować, kiedy na raka będziemy umierać? O, proszę Państwa, tramwaj smrodzi. Obudź się, obudź się. Polsce, a tu nie jest źle. Proszę Państwa, czy nie wiesz, że tak jest? Że tak jest? Edukacja filmowa rosyjska, właśnie z czego to wynika? Bo klasyki ministra Milińskiego nie jest tak zablokować. Nie jest tak. A z czego to wynika? To jest tu jest Afryka. Dobrą szkołę filmów, którą oglądał w telewizji. Jest dobra jest to kino, tylko wojenne. Rosjanie robią niesamowicie dobre dzieła na różne tematy. I aluzje chwytają w lot. Więc może dlatego, tak sobie pomyślał minister Bidyński lub ktoś, kto za niego to przygotował, lepiej nie dawać w ogóle szansy na to, żeby te aluzje jakiekolwiek rozpoznawać. Bo przez Putina teoretycznie może skarżyć wszystko. Ja myślę, że te zakazy będą szersze. Z wielką wojną Czyniano może się karzyć każdy pomnik i sankcje Rosji. Każda osoba, która żyła w czasach stalinowskich, a z Władimirem Putinem może się karzyć każdy mężczyzna, który służył w formacji mundurowej. Każda osoba, która służyła Putinowi, nie poleży w rogi. Och, proszę Państwa, co za gest. Proszę Państwa, co to za wariat? O, okradł komisariat i nawet szynkerem się połaścił. Zakładam, że ta organizacja była traktowana jako możliwość kary za świadectwo, za
zagłady. Wiceprezes PN-u Mateusz Szczytyla wyraził ubolewanie z powodu tych słów. Lektura dokładna tych przepisów wskazuje na to, że będą ścigane tylko te osoby, które wypowiadają się wbrew faktom. Więc jeśli nawet ktoś będzie negatywnie się wyrażał przy jakimś Polaku i znajdzie na to potwierdzenie źródłowe i to udokumentuje, to naprawdę nic mu nie grozi. Także szef polski dyplomacji Jacek Czaputowicz zapewniał w TVP Info, że nowelizacja ustawy o IPN-ie w żaden sposób nie ograniczy badań czy też mówienia prawdy o polskiej historii. Ta ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, tylko służy powstrzymaniu fali oszczerstw celowo z premedytacją kierowaną wobec Polski, wobec narodu polskiego. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze, że Auschwitz jest najbardziej gorzką lekcją tego.